Dobra. Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na kanale Veto. Dzisiaj Dorota Sierakowska razem ze mną, a raczej ja będę słuchał, co tam się zmieniło na rynkach surowców, ponieważ Dorota jest ekspertem właśnie od rynków surowcowych, od towarów. I właśnie dzisiaj mamy trochę wykresów, porozmawiamy o kryzysie, mamy te same bandy. Teraz zauważyłem, że mierzymy sobie kraki. I moi drodzy, zaczynamy od sprawy z Chinami, bo dużo osób się właśnie pyta, jak wirus, koronawirus, ta epidemia wpłynie na przykład na różne właśnie giełdy i na rynki surowców. I dlatego właśnie zaczynamy może od tej miedzi, tak? Od miedzi, bo tam się wydarzyło chyba najwięcej, no. Chociaż nie tylko, bo tam faktycznie notowania bardzo mocno runęły wręcz w dół. I ja myślę, że to może być ciekawy temat, nie tylko dla inwestorów, którzy się interesują surowcami, bo przecież pamiętajmy, że na przykład w Polsce mamy KGHM, który mocno jest związany z notowaniami miedzi, więc na pewno tutaj ten temat też może zainteresować tych inwestorów, którzy gdzieś w Polsce na akcjach się nawet poruszają. No tak, bo jak ceny, bo pokażmy te ceny w takim razie. To, co teraz widzicie, to jest spadek gdzieś w połowie stycznia, zmienia na jeden miesiąc, nie? Od 21 stycznia. Gdzieś wtedy to była ta informacja globalnie uderzyła? O tym wybuchu? Tak, mniej więcej tak, bo mniej więcej od połowy stycznia zaczął się ten temat gdzieś pojawiać. Natomiast on tak naprawdę wybuchł wręcz w ciągu ostatnich paru dni. I to, co widzimy, ten taki zjazd notowań, to jest kwestia raptem paru sesji. Więc widzimy, jak to było bardzo gwałtowne. No jak mocno inwestorom po prostu wirus zadziałał na wyobraźnię, zresztą nie tylko na rynku miedzi. Ale to, co na rynku miedzi jest akurat istotne i dlaczego w ogóle tam się wydarzył taki zjazd notowań, to dlatego, że Chiny po pierwsze importują najwięcej miedzi na świecie, po drugie konsumują najwięcej miedzi na świecie. No a wiadomo, że gdy mówimy ostatnio w kontekście koronawirusa, rynków finansowych, gospodarki, no to przede wszystkim mówi się o tym, jak ten koronawirus wpłynie na gospodarkę Chin. No i już wiemy, że trochę zaczyna wpływać, no bo i są ograniczenia w handlu, i są ograniczenia w transporcie, zamknięte w podróżowaniu. Miasta. Dokładnie, są zamknięte, odcięte wręcz miasta. Dodatkowo w ogóle sporo część tamtejszych przedsiębiorstw nawet przedłużyło sobie ten nowy rok księżycowy, czyli zamiast świętować tydzień, to być może świętują, chociaż pewnie tak przez łzy trochę dłużej, dlatego że w obliczu tych problemów z przemysłem czy z handlem, po prostu niektórym firmom nawet nie opłaca się za bardzo otwierać, czy też specjalnie prowadzić aktywności biznesowej rozszerzonej, bo nie chcą albo nie mogą. No w każdym razie mamy tutaj dużo takich tematów gospodarczych, które już widzą ludzie po prostu w Chinach i już odczuwają przedsiębiorcy chińscy. I podejrzewam, że to jest to, co najbardziej teraz tak martwi inwestorów i budzi te obawy o to, że Chiny, które przecież napędzały globalny popyt gospodarczy, miały imponujący wzrost gospodarczy przecież w ostatnich wielu latach, dwóch dekadach pewnie co najmniej, no to, że one właśnie wyhamują, a jak Chiny wyhamują, to cała reszta też ma problem. I na rynku miedzi jest to problem właśnie szczególny. A jak sądzisz, do jakiego procentu zwolni właśnie wzrost gospodarczy Chin? Jak myślisz? Teraz jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o tym, dlatego że oczywiście są pewne szacunki, że to jest, że to może być 2 albo 3% w skali całego roku. Natomiast na razie jest to mimo wszystko troszeczkę taka, mówiąc kolokwialnie, sufitologia. Dlatego że wciąż pewnie będą napływać też nowe dane. Na razie w tych danych makroekonomicznych w ogóle jeszcze nie widać tego wpływu wirusa, dlatego że to jest efekt końcówki stycznia de facto, a dane za styczeń dopiero się będą pojawiać. No więc można powiedzieć, że jest jeszcze za wcześnie, żeby coś mówić tak bardzo precyzyjnie, ale już teraz wiadomo, że raczej ten wpływ już będzie widoczny. Bo jeszcze w pierwszych dniach wirusa mówiono, że być może to jest przesada, że to szybko zostanie stłumione, no ale sam fakt, że nie ma transportu w wielu miejscach, nie ma handlu, no to musi się to jakoś przełożyć na gospodarkę chińską. A jak to się przełoży na KGHM w takim razie? Jeśli ceny miedzi spadają, to jak to się może... Wtedy co, mniejsze zyski ze sprzedaży? Tak, to jest tak proste przełożenie. Oczywiście na ceny akcji danej spółki wpływa bardzo wiele różnych rzeczy. To nie jest tylko i wyłącznie ta kwestia branży, czy też takiej czysto operacyjnej działalności. No ale oczywiście, jeżeli miedź jest tańsza na globalnym rynku,
No to firmy wydobywcze, które wydobywają miedź, w tym też GGHM, mają niższe przychody. Więc na pewno to jest pewien problem tak w skali globalnej dla tych firm wydobywczych. Okej, okay. To przejdźmy sobie teraz do kolejnego surowca, to jest właśnie ceny ropy naftowej, włączę na ostatnie 3 miesiące i mamy właśnie przełom tutaj roku w tym miejscu i rozumiem, że od szczytu 64 dolarów spadek jest na 52 dolary i czym to jest spowodowane? No, na rynku ropy to w ogóle mieliśmy szalony miesiąc, ten pierwszy miesiąc 2020 roku, bo pierwsze dni to była kwestia Iranu. Ataki amerykańsko-irańskie prowadzone w sumie na terytorium Iraku głównie, więc wielu inwestorów się wtedy zastanawiało, nie tylko inwestorów zresztą, się zastanawiało, co dalej na Bliskim Wschodzie i czy nie będziemy mieć jakiejś wojny. No tak, odwet miał być już, no, już wywieszano, flaga była na meczecie. Jednak sprawa ucichła, zeszła zdecydowanie na dalszy plan później, więc na początku widzieliśmy taki wystrzał cen w górę, a później z kolei widzimy, że ten zjazd już po tym takim przejściu tego apogeum, można powiedzieć, zmartwień o Bliski Wschód. No i druga połowa stycznia to oczywiście jest głównie kwestia koronawirusa, bo tutaj również mamy bardzo istotny wpływ Chin na całą gospodarkę i na popyt na ropę naftową. Chiny też są jednym z kluczowych konsumentów ropy naftowej. Tutaj akurat równie wysoko są Stany Zjednoczone, więc Stany Zjednoczone i Chiny to są takie dwie główne siły, jeżeli chodzi o takie kraje napędzające globalny popyt. No ale właśnie przez to, że jest problem z gospodarką Chin, czy też potencjalnie może być problem z gospodarką Chin, ze spowalniającym wzrostem gospodarczym, to z pewnością będzie się to przekładało też na popyt na ropę naftową. I to troszeczkę też już widać, bo przecież skoro mamy problemy z transportem, właśnie odcinanie niektórych miejsc, no to również no, jest generowany mniejszy popyt na paliwa. No i taka kluczowa firma petrochemiczna chińska, czyli Sinopec, już ogłosiła właśnie, że mniej potrzebuje tej ropy naftowej, że ogranicza swoją działalność operacyjną. No i to już o czymś świadczy, o tym, że jednak ten popyt trochę zmalał. I teraz to, na co czekają inwestorzy na rynku ropy naftowej, to czy po pierwsze zareaguje OPEC, a po drugie, czy faktycznie ten koronawirus w Chinach to będzie sprawa, która się przedłuży na kolejne tygodnie czy nawet miesiące, bo jeżeli sytuacja zostanie szybko opanowana, to jeszcze myślę, że ten efekt gospodarczy może nie być aż tak duży. Natomiast dla samych cen ropy naftowej no, to oczywiście będzie istotne, plus to, czy OPEC się zajmie OPEC tematem. To organizacja krajów eksportujących ropę. Zgadza się. I kontynuuj, jaki ma wpływ? OPEC ogólnie tak patrząc na ostatnie kilkadziesięcioleci wpływ miał zawsze duży, aczkolwiek jeszcze gdzieś w okolicach lat 60., 70. odpowiadał za około 2/3 produkcji ropy naftowej. Teraz to jest bardziej około 30%, czy też no maksymalnie 1/3 produkcji ropy naftowej. Więc to jest taka organizacja, która ma ogromny wpływ na to, co się w ogóle dzieje z cenami, jaka jest produkcja, też dlatego, że kraje, które są zrzeszone w tym kartelu, które mają nieoficjalnego lidera w postaci Arabii Saudyjskiej, bo to jest największy producent ropy naftowej w OPEC. No ale to są głównie kraje Bliskiego Wschodu, ale nie tylko, bo tam jest i Wenezuela, i Ekwador, czy też był nawet do niedawna Indonezja, więc kraje afrykańskie, jak Nigeria na przykład, czy Libia. I te kraje właśnie dość często tak trochę rozmijały się w swoich oczekiwaniach, natomiast w ostatnich latach faktycznie współpracują i to współpracują tak ściśle, bo podpisane zostało porozumienie naftowe, czyli większość krajów OPEC podpisało porozumienie, w którym się zobowiązuje do tego, żeby limitować sobie produkcję i faktycznie większość z tych krajów przestrzega tych limitów, a dodatkowo jeszcze państwa OPEC namówiły m.in. Rosję, Azerbejdżan, parę krajów spoza kartelu, żeby też dołączyły do tego porozumienia i też ograniczyły sobie produkcję, narzuciły pewne limity. Żeby to zwiększyć cenę, wypompować? Oczywiście, to o to chodzi, zwłaszcza, że chociaż jest wokół tego sporo kontrowersji. OPEC, Rosja, czy też bardziej Arabia Saudyjska i Rosja, to są kraje, które od lat w zasadzie są w gronie liderów produkcji, ale w ostatnich latach, ze względu na rewolucję łupkową,
na lidera wysunęły się Stany Zjednoczone, które cały czas dołują te notowania ropy naftowej ze względu na zwiększenie produkcji ropy naftowej z łupków. No i właśnie Arabia Saudyjska i Rosja stwierdziły, że trzeba coś z tym fantem zrobić i trzeba jakoś wesprzeć te notowania i właśnie zdecydowały się na ograniczanie produkcji. Co oczywiście nie każdemu się podobało, dlatego że przecież ograniczając produkcję też w pewnym stopniu ograniczyły sobie eksport i pozwoliły Stanom Zjednoczonym trochę wejść na nowe rynki. No ale mimo wszystko to porozumienie naftowe też trochę zadziałało, więc widać było ten efekt na cenach. Natomiast teraz OPEC przede wszystkim zajmuje się kwestią koronawirusa. Czyli na początku lutego ma dojść do spotkania, które właśnie będzie taką, będzie rewizją tego, co porozumienie naftowe zrobiło do tej pory i też próbą ustalenia jakiegoś planu na kolejne tygodnie, ponieważ koronawirus tak trochę zaskoczył w sumie wiele osób, wielu inwestorów też, w tym kraje OPEC, które wcale nie chciały jakoś bardzo drastycznie ciąć produkcji. No ale być może w obliczu koronawirusa i w obliczu tego, że popyt na ropę może spadać, to jednak się na to zdecydują. Albo mocniej ograniczą produkcję, albo zapowiedzą, że będą przez dłuższy czas ograniczać produkcję. Na razie ciężko to stwierdzić, natomiast to, co wiadomo, to to, że być może faktycznie te limity zostaną jeszcze bardziej ściągnięte w dół. I że to pomoże notowaniu ropy naftowej przynajmniej w tym, żeby wyhamować te spadki, może trochę odbić. Czy dla konsumenta takiego jak Kowalskiego, to im mniej, tym lepiej, tak? Oczywiście. Bo to wtedy na stacji paliw po taniości. Pełen bak w końcu. Myślę, że kierowcy będą się cieszyć dopiero za jakiś czas, jak ten spadek cen dotrze poprzez ceny hurtowe i detaliczne do dyspozytorów, dystrybutorów. I faktycznie jest potencjał do tego, żeby te paliwa były tańsze. Dobra. Mamy kolejny już jeden z najważniejszych na tym kanale wyceny, czyli złota. Wybiliśmy to 1582 dolarów. Czy to też było spowodowane atakiem w Iranie i koronawirusem, że te ceny wzrosły, przebiły te 1550 dolarów? Też, ale nie tylko. Tutaj akurat złoto miało dobrą też podstawę z poprzedniego roku, bo już w 2019 roku widać było, że notowania złota rosną. I ta cena przebiła 1500 dolarów za uncję. Teraz widzimy, że właśnie te notowania gdzieś oscylują poniżej 1600. Więc myślę, że jakaś próba ataku na ten poziom będzie. Tak, już w tym roku była jedna i myślę, że jeszcze może być. Tak, tutaj jest nawet na wykresie pokazane, że tutaj już było do 1600 i był potem zbicie ceny, była korekta. Tak. Ale i też na początku roku na przykład bardzo pomógł w tym Iran, czyli ta kwestia, o której już mówiliśmy, czyli to zamieszanie na Bliskim Wschodzie. Na pewno za każdym razem, jak mamy do czynienia na rynkach światowych z jakimiś problemami gospodarczymi, ze spadkami na giełdach, z groźbą wojny, czy chociażby jakiegoś głębszego konfliktu, czy to militarnego, czy to gospodarczego, zawsze wtedy złoto radzi sobie relatywnie lepiej niż inne grupy surowców, czy też inne surowce, bo jest traktowany przez wielu inwestorów właśnie jako taka bezpieczna przystań. I teraz też oczywiście mamy efekt tego koronawirusa, natomiast też mamy efekt ogólnie takiego zmartwienia dotyczącego możliwego spowolnienia w globalnej gospodarce. Też inwestorzy tutaj, patrząc na to, że akcje w Stanach Zjednoczonych już są relatywnie drogie, to szukają też jakiegoś uzupełnienia portfela inwestycyjnego. Chcą też ten kapitał właśnie lokować w takich aktywach, które są uznawane za trochę bezpieczniejsze, mniej zmienne, czy też bardziej odporne na jakieś kryzysy. No i na tym złoto zyskuje. Natomiast też warto pamiętać o tym, że to nie jest tak, że ten koronawirus działa na złoto tylko dobrze, bo wręcz przeciwnie, tutaj jest też taka trochę przeciwwaga, można powiedzieć, w postaci osłabionego popytu ze strony Chin. Bo pamiętajmy, że najwięksi konsumenci złota to są Indie i Chiny. Te dwa kraje to jest jakieś 80% globalnej konsumpcji. I ona jest między Indie i Chiny rozłożona mniej więcej porówno.
I faktycznie, gdyby się okazało, że koronawirus zbiera żniwo no nie tylko w ludziach, ale też w gospodarce Chin, to może być też mniejszy potencjał do tego, żeby Chińczycy to złoto kupowali. Mm-hmm. A chińscy konsumenci są bardzo ważnym elementem tej układanki. No, większe potrzeby będą, inne potrzeby, tak? Tak. A to, że Chińczycy mają pewien dystans do złota, to już było widać pod koniec tamtego roku, 2019, bo po tych wzrostach notowań nagle się okazało, że ta konsumpcja, te zakupy złota przez chińskie gospodarstwa domowe trochę wyhamowała, czyli jednak $1500 za uncję, czy też poziomy przekraczające te $1500 za uncję, przez wiele osób zostały uznane za już nie za bardzo atrakcyjne do tego, żeby kupować fizyczne przedmioty. I faktycznie ta sprzedaż trochę wyhamowała, więc to też nie jest tak, że ci Chińczycy tak napędzali tą sprzedaż bardzo mocno. Przez jakiś czas tak, ale później widać było już takie wyhamowanie i czekanie na to, co się dalej wydarzy. A więc ten koronawirus właśnie działa na złoto tak dwutorowo. Z jednej strony właśnie kieruje tam aktywa inwestorów, którzy się po prostu obawiają o gospodarkę światową, a z drugiej strony też ogranicza potencjał zakupowy konsumentów w Chinach. Na Twoim wykładzie mówiłaś właśnie o złocie. Na tym kanale możecie znaleźć właśnie wykład z Forum Finansów i Inwestycji i tam właśnie o tym było. Tak, trochę było. Dobrze, palat i platyna. Mamy palat, mamy już jakąś korektę od przebicia $2225. Mamy zwariowany wzrost ceny paladu. Dobiliśmy ponad $2300 i teraz mamy korektę. I co do platyny, mamy odwrotną korelację. Gdzieś tuż, że jest mocniejszy spadek. No akurat platyna sobie też radzi nieźle, ale nieźle to jest w zasadzie tylko tyle można powiedzieć. 16% w rok jest. Ponieważ na tle innych metali szlachetnych, złota, srebra czy też palladu, platyna sobie akurat radzi w ostatnich nawet latach dość słabo. Czyli widać, że tam ten popyt cały czas jest jednak taki stłumiony. I trochę się trudno temu dziwić, bo na rynku platyny raczej będziemy mieli do czynienia z nadwyżką. I w 2019 roku i w 2020 roku możemy zobaczyć faktycznie, że będzie większa podaż niż popyt na platynę. A na palladzie jest zupełnie odwrotnie, bo pallad jest taką gwiazdą, jeżeli chodzi o inwestowanie na rynkach metali szlachetnych w ciągu ostatnich paru lat. Niezależnie od tego, co się działo z notowaniami złota, srebra czy platyny, pallad faktycznie wypracowywał bardzo solidne wzrosty. W 2019 roku wzrósł o połowę. A to głównie przez tą motoryzację, użycie tego głównie surowca? Głównie tak, aczkolwiek potem stało się to takie, zaczęło się to już samo nakręcać, więc pojawił się popyt spekulacyjny w dużym stopniu. Na pewno warto wspomnieć o tym, że na rynku palladu mamy do czynienia z deficytem, czyli faktycznie tego palladu brakuje w takim sensie, że topnieją zapasy. Może jeszcze nie tak fizycznie brakuje, ale te zapasy globalne są coraz mniejsze. I taki stan utrzymuje się już od dekady, nawet ponad dekadę, więc to nie jest taki nowy problem. To jest problem, który na rynku palladu już istnieje od dłuższego czasu. On się nasilił po aferze Volkswagena po niej właśnie samochody z napędem, z silnikami diesla zaczęły być mniej popularne. Ten popyt na samochody z silnikami benzynowymi zaczął wzrastać. I to faktycznie jakby zmieniło reguły gry, dlatego że zarówno platyna, jak i pallad są wykorzystywane w produkcji katalizatorów samochodowych. Z tym, że platyna dużo częściej w samochodach właśnie z silnikami typu diesel, a pallad w samochodach z silnikami benzynowymi. I co ciekawe, pallad zaczął być wykorzystywany paręnaście lat temu w dużo większym stopniu niż platyna, dlatego że platyna była droga, a pallad był wtedy kilka razy tańszy od niej, więc stwierdzono, że po co kupować droższy surowiec, skoro można się wesprzeć tym tańszym, który ma podobne właściwości. A teraz widzimy, że sytuacja się zrobiła odwrotna, że to platyna nagle stała się dużo tańsza od palladu. No i oczywiście producenci samochodów zaczęli z powrotem spoglądać na platynę jako taki potencjalnie surowiec, który mógłby przynajmniej częściowo zastąpić pallad z kolei z powrotem. No ale technologicznie to nie jest takie proste i to trwa.
I to właśnie napędza cały czas te notowania palladu, podczas gdy platyna jest cały czas przytłumiona. Ale myślę, że jeżeli taka sytuacja się utrzyma jeszcze przez jakiś czas, czyli ta platyna będzie tańsza, no to jednak rachunek biznesowy Rozumiem, zwycięży i będzie taka tendencja, żeby tej platyny wykorzystywać jednak więcej. Ale to chodzi Ci bardziej, że ta cena platyny będzie goniła do tych 2000, czy bardziej cena palladu spadnie, a platyny trochę dobije bliżej do tego palladu? Że to będzie jakoś tak Znaczy, tak naprawdę to wiele zależy od tego, jak sobie będą radzić metale szlachetne jako całość. Pewnie będą sobie radzić nieźle, ale czynników ryzyka jest sporo. Natomiast na pewno jest duża szansa, że oba te metale będą gdzieś tam próbować zamykać tą lukę. Czyli no oczywiście z punktu widzenia takiego czysto traderskiego, no to można się tutaj pokusić właśnie jakieś takie transakcje łączone. Tak, zagranie na jakiś dyferencjał właśnie na to, że ta luka będzie zamykana. Natomiast w którą stronę? To może w zasadzie działać dwutorowo, bo tak, z jednej strony mamy platynę, która zaczęła rosnąć i widać, że ta strona popytowa jest tam coraz silniejsza. I jeżeli na przykład notowania złota i srebra będą rosnąć, a w obliczu takiej globalnej niepewności to jest całkiem prawdopodobne, no to wtedy platyna raczej będzie podążać za nimi, czyli raczej będzie szła w górę. Natomiast pallad oczywiście, no on też jest troszkę skorelowany z tamtymi, z resztą metali szlachetnych, ale w dużo mniejszym stopniu. A poza tym tam faktycznie widać, że widać efekt tego kapitału spekulacyjnego, że zaczęły się dołączać fundusze do tych zwyżek. No i wiele osób się zastanawia, no, czy czasem ta zwyżka nie jest już przesadzona, bo ona była w pewnym momencie naprawdę bardzo dynamiczna. Więc jest tam potencjał do zrobienia chociażby takiej korekty czysto technicznej, takiej, która by troszeczkę odświeżyła sytuację na tym rynku, jako taki oddech. A więc może się okazać, że zarówno platyna będzie rosnąć, jak i pallad będzie spadał, więc no, to może działać tak dwutorowo. Okej. To mamy jeszcze do omówienia surowce rolne. Mamy tutaj cztery właśnie wykresy. Najpierw soja, bo też z Chinami to jest związane właśnie konsumpcja soi. I rozumiem, że jeszcze producentem największym jest Ameryka, tak? Bo tam jest... Jednym z największych i kluczowym eksporterem na świecie. To są Stany Zjednoczone. Dobra, to ja tylko włączę na ostatni rok może, czy ostatnie 6 miesięcy, czy 3 miesiące włączę. Dobra, 3 miesiące zrobimy. Ostatnie 3 miesiące. Mamy spadek z gdzieś w połowie stycznia od $940 do 870 na dzień dzisiejszy. Dlaczego? A z kolei wcześniej był piękny wzrost. Wzrost. Z tego właśnie poziomu gdzieś też 870. Na 950. Okej. Okay. No tak. I czy to tak fluktuuje właśnie cyklicznie? Ostatnio to fluktuuje dość cyklicznie, ale ostatnio to lubi fluktuować wraz z tym, jak radzą sobie Stany Zjednoczone i Chiny w wypracowywaniu kompromisu handlowego. Bo tutaj było dużo też właśnie fluktuacji, jeżeli chodzi o nastroje i polityków, i inwestorów wokół tego tematu. Na pewno końcówka 2019 roku to przyniosła taką odwilż na rynku soi, w sensie wzrosty ze względu na to, że oczekiwano podpisania porozumienia pierwszej fazy, czyli takiej no, pierwszej fazy tego porozumienia handlowego. Natomiast koronawirus w styczniu zawrócił tymi notowaniami z powrotem w dół i to w takiej samej skali, więc zniwelował ten efekt. Na rynku soi właśnie sytuacja wygląda tak, że Chiny odpowiadają za około 60% globalnej konsumpcji i importują ogromne ilości soi, głównie ze Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek jak Stany Zjednoczone i Chiny zaczęły tą wojnę handlową, to wtedy zaczął się taki, no, zaczął być widoczny efekt tej wojny handlowej, ponieważ no, Chiny po prostu wprowadziły cła na importowaną soję ze Stanów Zjednoczonych. I te cła faktycznie zaczęły w znaczącym stopniu wpływać negatywnie na ten import. Czyli widać, że ten import tak wyhamował, ten wzajemny handel soją wyhamował. I później, jak się zaczęły pojawiać właśnie takie no, informacje o tym, że być może Chiny i Stany Zjednoczone się dogadają, że te sankcje, nie sankcje, tylko bardziej cła zostaną zniesione, to wtedy oczywiście pojawiało się od razu rajd notowań soi w górę.
A jak się okazywało, że być może jednak nie, albo sprawa może być przełożona na później, no to... Wszystko od tweeta, tak? Zależało. Tak, tak. To efekt tweetowy to jest swoją drogą, ale widać go było. Widać go było bardzo wyraźnie. I na rynku soi właśnie w ciągu ostatnich miesięcy, można już powiedzieć kilkunastu miesięcy, to ten efekt wojny handlowej był bardzo mocno widoczny. Nawet bardziej niż jakiekolwiek inne czynniki, także czynniki pogodowe, to wszystko schodziło na dalszy plan. A teraz z tym koronawirusem temat jest taki, że oczywiście również są obawy o to, że się zmniejszy popyt na soję i że ze względu na właśnie ograniczenia w handlu, też handlu międzynarodowym, że też Chiny nie będą generowały właśnie takiego zapotrzebowania na soję z zagranicy. Więc oczywiście ten efekt jest widoczny. No ale też warto pamiętać o tym takim jakby szerokim kontekście, że nawet niezależnie od tego, co się wydarzy z koronawirusem, to temat wojny handlowej zostaje. I to, że zostało podpisane pierwsze porozumienie, to jeszcze niewiele zmienia w takim kontekście całościowego kompromisu, bo jeszcze wciąż ani Stany Zjednoczone, ani Chiny w zasadzie nie zadeklarowały się, że jakoś będą obniżać te cła dotychczas narzucone. Na razie to zaledwie Chiny się zobowiązały, że będą importować jakąś pulę dużą całkiem dóbr ze Stanów Zjednoczonych. No ale w wielu kwestiach takich spornych my wciąż nie mamy kompromisu, więc ten temat wojny handlowej na rynku soi będzie się pojawiał i na razie on może mieć efekt negatywny. Okej, ciekawa informacja. Ostatnie zdanie. Kakao na rynku. Kakao, masz super informacje, super ciekawostkę, więc opowiadaj. Przed nagraniem właśnie opowiadałaś. Wzrost mamy w ostatnim roku 23%, 515 dolarów w górę w ostatnim roku. No i też tak samo jak wcześniej, inne aktywa, właśnie ostatnie miesiące to były mocne wybicia. I mamy właśnie wzrost 350 dolarów, około teraz jest 250 dolarów właśnie z początku stycznia do na chwilę obecną. Co to się wydarzyło na rynku kakao? Dlaczego na przykład dziecku nigdy nie zrobię kakao? No, dlatego, że rynek kakao to jest jeden chyba z takich najbardziej upolitycznionych i mało przejrzystych rynków, jeżeli chodzi o rynki surowcowe ogółem. To jest bardzo mały rynek, co oczywiście sprzyja temu, żeby był on bardzo mocno skoncentrowany i to zarówno pod kątem produkcji, jak i przetwórstwa. Dlaczego jest to taki rynek trochę kontrowersyjny i to w zasadzie już od lat? Po pierwsze dlatego, że to taka może bardziej etyczna kwestia, że spora część produkcji kakao jest wciąż dziełem dzieci. Jest, tam wciąż jest duży udział pracy dzieci, co próbowano... Afrykańskie, tak? Tak, co próbowano wyeliminować i to się od lat nie udaje. A dwa, że największymi producentami są kraje Afryki Zachodniej, gdzie mamy do czynienia z dość i mało przewidywalną polityką i pogodą i istnieje tam też bardzo wiele różnych kontrowersyjnych kwestii związanych z samym pośrednictwem na rynku kakao. Takimi największymi producentami są Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana. I one odpowiadają za jakieś 2/3 globalnej produkcji. I w ostatnim czasie starały się wykorzystać ten efekt, narzucając takie dodatkową opłatę, którą nazwały opłatą wyrównawczą, czy też takim trochę antybiedowym podatkiem. Właśnie ze względu na fakt, że przez wiele lat w krajach afrykańskich producenci samego surowca, czyli tego kakao, otrzymywali bardzo śmieszne kwoty za swój surowiec. Zresztą do dzisiaj tak jest, że faktycznie patrząc na końcową cenę wyrobów czekoladowych, czy też nawet czekolady po prostu, to ci producenci kakao, ci farmerzy dostają raptem może 1%, może w porywach 2% z tej końcowej ceny. Więc na tym rynku od lat funkcjonowali pośrednicy, którzy też trochę wpędzali w zasadzie tych farmerów w biedę, bo tak funkcjonował jakieś takie skupy, wiesz, jakieś takie kartele, jakieś takie tego typu? Tak, bardzo często tak. Zmowy cenowe? Regulacje, korupcja? Z tym rynkiem jego problem jest też taki, że mało przejrzyście wygląda ten handel, czyli mamy do czynienia z wieloma pośrednikami jeszcze na terenie krajów afrykańskich, zanim ten surowiec w ogóle zostanie wyeksportowany. I
rządy takich krajów jak Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana liczą na to, że jeżeli faktycznie będą sprzedawać to kakao po wyższej cenie, no to mimo wszystko dużo więcej pieniędzy jednak trafi ostatecznie do kieszeni tego farmera. I okazuje się, że po prostu spada popyt. Tak. Tego jeszcze nie wiemy tak naprawdę. Znaczy, myślę, że popyt za bardzo nie spadnie. Przynajmniej na razie tego nie widać, bo została narzucona opłata na eksport od sezonu 2020-2021. Okej, to jeszcze chwila. Ale już są zamówienia na ten sezon. No bo jednak te zamówienia wiele firm, na przykład produkujących czekoladę, zamawia z wyprzedzeniem, żeby jednak mieć jakąś przewidywalność tych dostaw surowca. I na razie widać, że tym producentom za bardzo to nie przeszkadza, bo mimo wszystko, nawet gdy patrzymy na firmy spożywcze, nawet na takie, które produkują wysokiej jakości czekoladę, czyli wykorzystują spore ilości tego kakao, to mimo wszystko ten udział w kosztach jest relatywnie niewielki, czyli wciąż mamy tutaj inne surowce, między innymi cukier na przykład, mamy też koszty wszelkiego rodzaju marketingu, opakowań, transportu i te koszty właśnie poza surowcowe są bardzo duże, więc mimo wszystko to aż tak bardzo nie hamuje, przynajmniej na razie, popytu na kakao. No ale warto pamiętać o tym, że to pokazało, że rynek kakao jest aż tak bardzo skoncentrowany, że te dwa kraje, jak wzięły sprawę w swoje ręce i chciały po prostu zarabiać więcej na tym kakao, no to dały radę to zrobić bez żadnego problemu. Mam pytanie, czy się to czkawką właśnie nie odbije, wiesz, narzucać odgórnie, czy zamiast ułatwiać tą sprzedaż tego kakao bezpośrednio od farmerów, bo wiesz, bo może tam jakaś korupcja, są jakieś regulacje, albo właśnie no jest, takie rynki regulowane, nie? To jest osobny temat, bo nawet... U nas tak było właśnie z warzywami czy owocami, tak samo, że są zmowy cenowe, wiesz, w hurtowniach i przez regulacje i tak dalej, na przykład rolnicy bezpośrednio nie mogą sprzedawać, nie mogli sprzedawać swoich produktów. Tak, znaczy to jest temat na pewno dużo bardziej skomplikowany niż zwykłe po prostu narzucenie jakiegoś dodatkowego kosztu na importerów kakao z Afryki, więc niestety kraje afrykańskie w dużej, przeważającej większości są mało przejrzyste, jeżeli chodzi o handel surowcami. To się bardzo mocno też odbija, nawiązując do poprzednich tematów, na rynku ropy naftowej, bo w Nigerii mamy ropę naftową, która się nazywa Bonny Light. To jest bardzo dobrej jakości, bardzo wysokiej jakości ropa naftowa, ale ona nie jest tak popularna jak na przykład ropa WTI w Stanach Zjednoczonych czy ropa Brent w Europie, które też są wysokiej jakości, ale nawet są nieco gorsze od tej nigeryjskiej. Dlatego, że problemem w Nigerii są mało stabilne dostawy, są częste problemy na przykład z tamtejszymi ropociągami, z eksportem tamtejszej ropy naftowej. Mało przewidywalna jest nie tylko pogoda ogólnie w tamtym rejonie świata, która uderza w różne surowce, ale też właśnie polityka, czy też pojawianie się jakichś bojówek, które atakują ropociągi, wykradają część tej ropy naftowej. Więc to są skomplikowane tematy, które bardzo często jednak prowadzą do małego zaufania w ogóle kontrahentów. Do afrykańskiego rynku. Tak. A właśnie mówiłaś o... To się może powoli zmieniać. Właśnie, no to prawdopodobnie tak. Jak ta globalizacja pójdzie, to tam wyjdą korporacje i wyuczą wszystkich. No, przede wszystkim to jest rynek o ogromnym potencjale, bo Afryka produkuje mnóstwo różnych surowców i naprawdę jest bardzo ważnym dostawcą wielu surowców. O cukrze mówiłaś, że w czekoladzie dużo cukru jest, że to są i też będą rosły koszty, bo od listopada mamy wzrost o 2 dolary. Tak? 2 dolary to są? Tak mi się wydaje, że jest wyceniane to w dolar, czy w centach? W centach za funt. W centach za funt. Okej, okay, tak, właśnie. Trzech miesiącach. To jest zwykle z 3 ostatnich właśnie miesięcy i też jest wzrost cukru. Rozumiem, że to jest kakao, nie będziemy robili i nie będziemy zaraz słodzić. 14 centów. Czemu jest właśnie związany ten wzrost? Czy to jest jakiś cykliczny wzrost? Czy to właśnie pogoda spowodowała takie wzrosty? To jest kwestia głównie ograniczenia w produkcji, czyli widać było na rynku cukru, że są teraz problemy z produkcją w Azji, w niektórych krajach Azji, w Indiach czy też w Tajlandii i faktycznie tam może być ta podaż mniejsza, plus w ostatnim czasie też była mniejsza podaż w Brazylii, ale to wszystko wynikało z faktu, że tamtejsi producenci trzciny cukrowej, jak rosły notowania ropy naftowej, to woleli przeznaczać swoją produkcję na produkcję etanolu, a nie cukru do potrzeb spożywczych, bo akurat cukier jest wykorzystywany też w branży energetycznej, właśnie w produkcji etanolu, który jest wykorzystywany w biopaliwach, a w Brazylii biopaliwa są obowiązkowe, więc tam faktycznie cały czas ten cukier schodzi.
I tamtejsi farmerzy, w zależności od tego, co im się bardziej opłaca, przerzucają się albo na rynek spożywczy, albo na rynek energetyczny. I ten efekt było też widać w ostatnich miesiącach, można powiedzieć, w Brazylii. Natomiast teraz, gdy mamy wzrost notowań cukru, podejrzewam, że ta szala się przechyli z powrotem na korzyść cukru, czyli więcej farmerów będzie tą trzcinę cukrową jednak przeznaczać na produkcję cukru. A więc to oczywiście oznacza, że ten potencjał do dalszych wzrostów cen jest mimo wszystko ograniczony. Mhm. O ile się nie wydarzy jakiś większy problem z produkcją, większy problem na przykład z wywołany pogodą, to wtedy raczej no, nie ma co liczyć na to, że te wzrosty będą jakieś bardzo długotrwałe. A właśnie co z kawką? Bo mamy też kawę i tak samo mamy 100 centów za funta. I mamy właśnie ten zjazd, na którym ja nagrywałem odcinek z Makiem Wolenem, gdzie on tak w okolicach właśnie tych 130 z hakiem gdzieś zamykał swoje pozycje. Od tamtego momentu mamy spadek do 100. Tak. Tutaj można zerknąć, jak to wygląda też w perspektywie kilku lat. Bo to nawet lepiej zobrazuje w ogóle sytuację na rynku kawy. Dobra, 10-letnia? 10 lat? O właśnie. Okej. Okay. Mamy konkretny spadek. Spadek jest konkretny i w ciągu ostatnich, no można powiedzieć, 2 lat inwestorzy już tak obstawiali, kiedy będzie to odbicie. Rynek kawy faktycznie jest podatny na takie okresowe odbicia notowań. Natomiast na długotrwałe wzrosty może być jeszcze nieprzygotowany. Bo na przykład na rynku kawy, od strony takiej już czysto fundamentalnej, nawet nie tradingowej czy technicznej, nie da się zrobić takiego mechanizmu, jaki zrobili na przykład producenci kakao. Bo tak naprawdę, jak wspominałam o tym Wybrzeżu Kości Słoniowej i Ganie, że narzucili to bardziej scentralizowana jest produkcja. Dokładnie. Gdyby jeszcze do nich dorzuciły się na przykład 2 czy 3 kraje, to tak naprawdę obejmowałyby już niemal całą globalną produkcję i importerzy kawy czy kupujący nie mieliby za bardzo, kakao nie mieliby za bardzo wyboru. Natomiast na rynku kawy ta produkcja jest bardzo rozproszona. Jest i w Ameryce Środkowej, Południowej i w Azji Południowo-Wschodniej. Jest duża produkcja kawy i tam na pewno się nie da tak prosto ograniczyć produkcji. Zwłaszcza, że niektóre kraje w ogóle tej produkcji ograniczać nie chcą. Więc powstawały takie inicjatywy, czy też były próby stworzenia takich inicjatyw trochę podobnych do OPEC, tylko że na rynku kawy, żeby te kraje się dogadały, ustaliły limity produkcji, ale to się nie udawało. I to jest największy problem na rynku kawy, że w zasadzie już od dziesięcioleci, można powiedzieć, produkcja jest duża i produkcja cały czas rośnie. Jest duża mechanizacja produkcji w niektórych miejscach, zwłaszcza właśnie w takich krajach jak Wietnam czy Indonezja, które nie kojarzyły się, czy też większość osób nadal nie kojarzą się za bardzo z produkcją kawy, a tymczasem są w gronie liderów. I ta presja na spadek notowań kawy cały czas się pojawia. Czyli czasem się pojawiają jakieś impulsy wzrostowe, ale nadal jest to trochę za mało, żeby doprowadzić do jakichś takich trwałych zwyżek. Czyli musiałyby nastąpić jakieś bardziej trwalsze zmiany, takie fundamentalne na tym rynku kawy, a na razie się na to nie zanosi, bo nawet czasem w mediach głośno jest o tym, że farmerzy, którzy są już zniechęceni produkcją kawy, bo dostają jakieś śmieszne pieniądze za to, przerzucają się na przykład w Kolumbii na produkcję koki. No ale takie rzeczy się zdarzały cały czas. W poprzednim roku i w kilku wcześniejszych latach, więc to nie jest nic nowego i to też nie jest nic takiego powszechnego, czy też ogólnego, co mogłoby cokolwiek zmienić fundamentalnie. A więc na rynku kawy owszem, można tutaj liczyć na krótkoterminowe odbicia, ale warto mieć na uwadze właśnie to, że fundamentalnie niewiele się na tym rynku zmienia. I to od lat. Czyli mamy taki długotrwały kryzys. Długotrwały kryzys na rynku kawy. Dla konsumentów to oczywiście też jest całkiem niezła wiadomość. Oczywiście niech spada do 10 dolarów, żeby kurczę, znaczy do 10 tych centów za funt, bo ja bardzo lubię kawę, więc chciałbym ją mieć po taniości po prostu i w bardzo wysokiej jakości. No dobra, to było chyba wszystko. Przejrzeliśmy sobie główne rynki towarowe. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za te informacje i spotykamy się za jakiś czas, żeby dowiedzieć się, co kolejnego się wydarzyło na kolejnych wykresach i rynkach surowcowych. No dobra, to moi drodzy, to było wszystko na dzisiaj. Zobaczcie jeszcze wykład Doroty z tego forum finansowych inwestycji.
żebyście sobie to sprawdzili i douczyli się, dowiedzieli się kolejnych informacji. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania, to zapisujcie je w komentarzach, to zbierzemy je i zrobimy jeszcze taką sesję pytań i odpowiedzi a propos tego, tego rynku surowcowego. Więc zapraszam Was serdecznie do zadawania pytań w komentarzach. Trzymajcie się, cześć. Do widzenia.